Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Godzina 7, czas wyruszać na wykopki. Dotarłem już na pole, to jest ta sama działka, która była tydzień temu, ten sam wykrywacz, czyli Minilab Manticore, i zaczynam poszukiwania. Pierwszy konkretny fancik, bo wcześniej jakieś śmieci wychodziły i trafiłem jakąś monetkę, gdzie tutaj jest troszeczkę zaklejona. Zaraz zobaczymy, co to może być. Pogoda dzisiaj piękna jest. Tam mam pomocnika małego z wykrywaczem. Pogoda piękna, tylko korzystać. Te monety zaklejone są strasznie na tym polu. Za dużo to nie widać na tej monetce. Ale wygląda mi na jakieś sreberko. Jest silver, ale wycieruch jakiś. Chociaż może uda się rozszyfrować. No to chyba jest 10 groszy, 1840, ale stan bardzo słaby. Prowadziłem rozmowę przez telefon ze znajomym, który ma za chwilę wpaść do mnie i chce zobaczyć sobie Manticore. A w międzyczasie, jak rozmawialiśmy, trafiłem jakąś monetkę. Wyszła z głębokości około 15 cm. Zaraz zobaczymy, co to może być za monetka. Coś dużego. Albo kopieja, albo krajcar, najprawdopodobniej to będzie. Ale zaklejone strasznie, tutaj czarnoziemy są to. Teraz spróbujemy troszeczkę wytrzeć to. Chyba trzy krajcary. Tak mi się wydaje. Teraz znalazłem takie duże żeliwne drzwiczki do jakiejś kuchni, do jakiegoś pieca. Proszę bardzo, trochę złomu będzie. Trzeba to wynieść z pola. Mam już coś wykopane z tego dołka i jest w tej grudce. O, tutaj widzicie. Co to może być?
namoczyć troszkę. Zobaczymy. Ciekawe. Pierwszy raz coś takiego widzę. A teraz trafiłem pierwszą łuseczkę. Trafiłem taki krążek. Wygląda mi on na płacidło. Teraz trafiłem prawdopodobnie baratyneczkę. Raczej to będzie to. Tak, baratynka, ale stan bardzo słaby. Trafiłem teraz taką malutką kuleczkę ołowianą. Dawno takiej małej nie znalazłem. Trafiłem kolejną monetkę. Nie była zbyt głęboko, gdzieś na głębokości 10-15 cm. Zaraz ją namoczymy. Wstępnie oczyścimy. Chyba to będzie drugie sreberko dzisiaj i prawdopodobnie takie same. Czyli 10 groszy 1840. Tak, nawet już widać. O, proszę bardzo. I z tyłu powinien być orzeł carski. O, jest. Tylko ta moneta dostała strzała tutaj jakiegoś, widać, kiedyś. Ale tak czy tak, jest sreberko. Tymczasem trafiłem taką malutką łyżeczkę, prawdopodobnie z jakiejś cukiernicy. Ale patrzcie, jaka słodka, jak cukier. Trafiłem jakiś guziczek. Spróbujemy go troszeczkę namoczyć. Nic na nim nie widać. A uszko ma, ale odlew jakiś. To będzie jakiś starszy guziczek. Proszę bardzo. A teraz trafiłem łuseczkę z Mauserka. I na powierzchni leży sobie łuseczka. Proszę bardzo. Mauserek. Znalazłem coś ciekawego. Zaraz spróbuję to jakoś troszeczkę obmyć. Delikatnie oczyszczę. Co to może być? Mi to wygląda chyba na jakąś fibulę, bo tutaj tak mi się wydaje, że tutaj jest jakaś sprężyna. Patrzcie, chyba fibulkę trafiłem, niekompletną, bo tutaj jest coś łamane. Ale chyba jest fibulka. I praktycznie pół metra obok trafiłem coś jeszcze. Zaraz zobaczymy. To jest troszeczkę mniejsze. Ale nie jestem pewny, czy to nie jest kawałek tej fibuli. A może tylko zbieg okoliczności, coś takiego. Fajnie by było, jakby to było z jednego kompletu. Na podsumowaniu spróbujemy to dopasować do siebie. Wykopałem jakiś obiekt z tego dołka. Ponad 20 cm ten obiekt znajdował się w ziemi. Już jest.
coś takiego. No jakaś klamerka taka fajna. Troszeczkę wygięta tutaj dostała strzała chyba. Ale tak czy tak. Fajna. Fajna znajdka. O, super. Dzisiaj bardzo obfity dzień. Trafiłem prawdopodobnie jakiś guzik. Tak, cztery otwory widoczne są na nim. Ale jakiś chyba ołowiany jest. Więc to raczej nic nowszego. Proszę bardzo, taki guzior. Trafiłem jakiś guziczek, nie był zbyt głęboko, tak około 10-12 cm. Zaraz sprawdzimy, co się tutaj kryje. Chyba orzełka jakiegoś widzę. A łóżko jest? Jest łóżko. Łóżko z drutu. Ale ten orzełek mnie ciekawi. Ciekawe, czy koronę ma. Powiem wam, że dzisiaj wykopki mega są. Pogoda super, a fanty jeszcze lepsze. No ciekawe, czy koronka jest na tym guziku. Chyba jest. Jakby to była... Ta korona jest, zdecydowanie. No to będzie druga RP, guzior. Proszę bardzo. Trochę przeżył, ale tak czy tak jest polski orzełek piękny. Namierzyłem jakiś kolejny sygnał. Na skali 74, na wykresie 2D, pokazuje nam takie ładne kółeczko. Głębokość około 20 cm. Spróbujemy to wykopać. Prawdziwy. Już wyszło. Kamerkę przestawię. To być tutaj. Czułość zmniejszę. Jest monetka. Proszę bardzo. No nie była tak głęboko, z 20 cm. Coś zieloniutkiego. Namoczę ją troszeczkę. Taki sobie, no wiadomo, że ją wyczyścić, ale chyba widać rok 1700. Więcej nie. Wykopałem już jakiś sygnał z dołka. Na skali ponad 90 był obiekt na głębokości około 15 cm. O, jest jakaś moneta, troszeczkę większa. Zaraz spróbujemy ją wstępnie
oczyścić. A co to może być? Trochę powycierana. A szkoda. A nie, jest. Jest, jest, jest. Coś widoczne. 3 grosze. A rocznik. Z tyłu orzeł carski. Ale na podsumowanie na pewno rocznik uda mi się rozszyfrować. Znalazłem kolejną monetkę. Zaraz zobaczymy, czy uda się to rozszyfrować od razu. Tak. 5 groszy z 2 RP. Proszę bardzo. Taki znajomy kształt, grosikowy. Rocznik zapewne teraz niewidoczny. Trafiłem kolejną monetkę. Wyszła z głębokości około 15 cm. Wygląda mi ona na jedną, drugą kopiejki. Coś trafiłem. Nie było zbyt głęboko, gdzieś na około 15 cm. Zobaczymy, co to może być. Jest to jakiś kolorek. Jakby był jakiś gwint. Ale co to jest? Nie mam pojęcia. Znalazłem kolejną monetkę. Tak mi się wydaje, że to będzie moneta. Ziemia dzisiaj, jak widzicie, bardzo błotnista. Co to może być? Chyba kopiejka jakaś. Zaraz zobaczę. Chyba kopiejka, ale stan bardzo słaby. Wykopałem już coś z tego dołka. Było gdzieś na około 15 cm. O, i jest łuseczka z mauzerka, ale taka rozwalona troszeczkę. Jest i kolejna monetka. Co to może być? Stawiałbym na jedną, drugą kopiejki. Ale jest troszeczkę zaklejona ta moneta i jakaś taka duża patyna na niej jest. Choć nie. Możliwe, że to 2 grosze. Albo jeden. Albo 1 grosz. Raczej 1. O, tylko w słabym bardzo stanie. Dopiero teraz widzę tutaj na dole napis. Chyba 1 grosik. Coś trafiłem okrągłego. Wygląda mi to chyba na jakiś guziczek. Chyba tak. Ale jakichś specjalnych szczegółów nie widać na tym guziku. A szkoda. Trafiłem jakąś monetę. O, 1 zł. Współczesny. I trafiłem prawdopodobnie guziczka jakiegoś. To chyba będzie kalesoniak po prostu. Tak, kalesoniak. I znalazłem jakąś bryłkę. Kolorową. Nie tęczową, tylko materiał jest jakiś taki bardziej szlachetny.
jakbym to ujął. Nie wiem, co to jest. Czy jakaś miedź stopiona. Skończyłem na dzisiaj poszukiwania. Dzień mile spędzony na polu. Fantów dosyć sporo, a więc powoli zawijam do domu. Jestem już w domu. To są śmieci oraz złom z tego wypadu. Jak widzicie, i tym razem sporo tego było. A tymczasem zapraszam na podsumowanie. Fanty już na stole, więc zaczynamy podsumowanie. Lecimy od góry. Jak widzicie, łuseczki karabinowe. Przewaga akurat mauzerków jest tym razem. Ale stany, jak widzicie, bardzo słabe. Taka mała kuleczka ołowiana. Możliwe, że to był kiedyś jakiś pocisk z czarnoprochowca, ale nie jestem pewny. Kawałki jakichś sztućców. Tutaj taka mała łyżeczka. Ta blaszka miedziana, to nie wiem, co to jest. Kawałek ołowiu. Też nie wiem. Tak jest, stopione dwa kawałki jakiejś miedzi. Tutaj jakby jakiś gwint jeszcze był. Nie wiem, co to mogło być. Może to jakiś zapalnik, ale nie jestem pewny. Pierwszy raz coś takiego widzę. Lecimy dalej. Tutaj złotóweczka współczesna. Rosja carska teraz będzie. Jedna, druga kopiejki. Tutaj jakaś większa kopiejka, ale rocznik również nieczytelny. Trzy krajcary, stan bardzo słaby. Jeden krajcar to stan tragiczny. Tutaj mamy grosz pointowskiego, rocznik nieczytelny, boratyneczka. Tutaj mamy płacidło jakieś. Guziczki, wyszło ich w sumie 6. Jak widzicie, bardzo różne. Tutaj jakiś ołowiany, ciekawy guzik. Te guziczki, nie wiem, co to są za guziki. Tutaj kalesoniak i ten polski guzik z drugiej RP. WZ28 wzór. Taka fajna klamerka. Ciekawy kształt. Nie wiem, czy ona tutaj dostała jakiegoś strzała, że jest taka wygięta, czy od razu oryginalnie była taka wygięta. Ciekawostka, ale to chyba coś tutaj uderzyło po prostu w tą klamerkę. Dwa sreberka. Jak widzicie, jedno takie w miarę, ale tutaj coś je uderzyło. 10 groszy, 840 rok. I druga taka sama moneta prawdopodobnie, ale bardzo wytarta, nic na niej nie widać. Taka oto nabijka, prawdopodobnie od pasa z okresu średniowiecza. Wyszły jeszcze dwie monety z drugiej RP. Jeden grosik, ale niestety rocznik nieczytelny. 5 groszy w słabym stanie, ale rocznik udało się rozszyfrować, 23 rok. I na sam koniec taka oto fibulka, niestety jest w dwóch częściach, troszeczkę powyginana. Połamana jest, ale udało się ją odnaleźć. Jestem bardzo zadowolony z tego wypadu i mam nadzieję, że kolejne wyjazdy w teren będą równie owocne. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Mówił Grosik do Was. Cześć!